Cześć, witam was na kanale Typowy Futbol. Na samym początku chciałbym was prosić o zostawienie subskrypcji oraz łapki w górę. Dla was to dosłownie sekunda, a mi to bardzo pomoże. Szybko o promocji i przechodzimy do kuponów. Jeżeli nie macie konta w BetClick i zarejestrujecie się z kodem promocyjnym, który znajduje się w pierwszej linijce opisu pod filmem i wpłacicie 50 zł, to dostaniecie 100 zł od BetClick i możecie od razu grać za 150. BetClick potraja wasze środki na start. Jeśli wpłacicie mniej, to i tak dostaniecie 200% od depozytu. Dodatkowo, jako że jesteście moimi widzami, dostaniecie bonus w postaci 20 zł. Nikt obecnie na rynku nie ma takiej oferty, a nie wiadomo, jak długo będzie ona trwać. Jest to promocja dla nowych użytkowników, dlatego pod najbliższe mecze, dosłownie jak znalazł. Odsyłam was do pierwszego komentarza pod filmem. Pamiętajcie, z kodem typowy VIP150 można korzystać. A teraz przechodzimy już do kuponów. W ostatnim odcinku udało nam się zgarnąć sporo pieniędzy. Na dzisiejsze mecze w Lidze Mistrzów przygotowałem dla was kilka kuponów, ale nie będę omawiał we wstępie, co typuję, ponieważ byłoby tego po prostu za dużo. Wspomnę jedynie, że gram w każdym z tych kuponów za 100 zł, a łącznie do wygrania mam 550 zł. Mój pierwszy kupon to dubel, gdzie w pierwszym zdarzeniu typuję, że w meczu Interu Mediolan z Borussią Mönchengladbach padnie powyżej 2,5 bramki. Niemcy są w tym sezonie wręcz w znakomitej formie i przyjemnością jest oglądanie ich w takiej dyspozycji. W ostatnim spotkaniu tych drużyn na San Siro piłkarze Borussii prawie wygrali, ale ostatecznie skończyło się remisem 2-2. Inter w 3 na 4 spotkania w Lidze Mistrzów strzelił przynajmniej jedną bramkę. Z kolei Borussia w każdym ze spotkań strzeliła gola. Uważam, że pokrycie statystyki powyżej 2,5 gola nie będzie tutaj problemem. Mój drugi typ to bramki dla obu drużyn w spotkaniu Liverpoolu z Ajaxem Amsterdam. Tutaj obie drużyny nie mają jeszcze zapewnionego wyjścia z grupy. The Reds mają 9 punktów, a Ajax 7. To wskazuje, że zarówno jednej, jak i drugiej drużynie mocno będzie zależało na wygranej. Piłkarze z Holandii grają ofensywny futbol. Na 8 spotkań w każdym strzelili przynajmniej jedną bramkę. Liverpool także ze swoim atakiem nie powinien mieć problemu, aby zdobyć jakiegoś gola w tym pojedynku. I to jest taka pierwsza propozycja dla was ode mnie. Moja druga propozycja to singiel na mecz Interu Mediolan z Borussią Mönchengladbach. Tutaj stawiam na wygraną Niemców z opcją remisu. Ten kupon jest bardziej ryzykowny od poprzedniego. Uważam jednak, że piłkarze Borussii mają naprawdę spore szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu. Ostatnio, gdyby nie Lukaku, wygraliby ten mecz. Tym razem grają na własnym stadionie, co powinno im pomóc. W dodatku mocno przemawiają za nimi wyniki, jak na przykład zdecydowana wygrana z Szachtarem, z którym Inter grał bardzo wyrównanie. Uważam, że jeżeli ktoś ma w tym meczu zdobyć 3 punkty, to będą to zawodnicy Borussii Mönchengladbach. I na koniec mam dla was jeszcze jedną propozycję dubla. W pierwszym zdarzeniu typuję poniżej 6,5 rzutów rożnych w pierwszej połowie w spotkaniu Bayernu z Atletico. W ostatnim pojedynku było aż 6 rzutów rożnych w pierwszej części meczu. Uważam, że tym razem będzie ich gdzieś w okolicach 4 lub 5. Bayern stracił swoją siłę napędu, ponieważ w tym meczu zabraknie Lewandowskiego oraz Joshua Kimmicha. To może znacząco wpłynąć na konstruowanie akcji, a co za tym idzie, brak dużej ilości rzutów rożnych. Uważam, że 7 takich fragmentów w pierwszej połowie graniczyłoby z cudem, dlatego też tutaj to typuję. Mój drugi typ to powyżej 9,5 celnych strzałów w meczu Lokomotivu z Salzburgiem. Niemcy słyną z kreowania sobie akcji, o czym świadczą ich statystyki. Średnio 8 celnych strzałów na mecz, a w dodatku do gry wraca ich najlepszy strzelec Patson Daka. Jeśli w tym pojedynku nie wydarzy się nic niespodziewanego, to zdarzenie nam wejdzie. W tym materiale to już wszystkie propozycje, które dla was przygotowałem. Śledźcie jednak kanał, bo możliwe, że nagram coś jeszcze. I standardowo w filmie mam dla was konkurs. Aby było nieco trudniej, musicie wytypować poprawny wynik dwóch spotkań. Pierwszy to Bayern Monachium kontra Atletico Madryt, a drugi to Inter Mediolan kontra Borussia Mönchengladbach. Osoba, która jako pierwsza poda poprawny wynik tych dwóch spotkań, wygrywa 50 zł na typowanie w BetClick. Oczywiście komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę. Warunki wzięcia udziału w konkursie jest zostawiona łapka w górę pod tym filmem oraz subskrypcja kanału Typowy Futbol. Zapraszam was także na moją grupę na Facebooku, gdzie także sporo się dzieje. Jeśli do niej dołączycie, zarejestrujecie się z linku, który jest w opisie pod filmem i w specjalnym poście podacie nazwę swojego użytkownika, otrzymacie bonus w postaci 10 zł na betowanie w BetClick. Wpadajcie, bo naprawdę warto. W tym materiale ode mnie to już wszystko. Jeżeli chcecie usłyszeć o jakichś innych typach, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Na sam koniec mam jeszcze do was prośbę. Wyraźcie swoją opinię na przedstawione przeze mnie typy w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Na koniec jeszcze proszę was o subskrypcję i łapkę w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!